Cześć moi drodzy. Niedziela, rano. Słyszycie po moim głosie, że przed chwilą wstałem. Dobra, rano, jest godzina 12, ale wczoraj w nocy jeździłem, nagrywaliśmy film z Audi A5. A teraz lecę znowuż do Poznania spotkać się z Antkiem. Antka kojarzycie z kilku filmów ze starymi autami, bo coś sobie kupił. Także lecimy. Na brzydka Corsa. No to nie Corsa. Gdzie jest ten twój samochód? Już się zepsuł? Tam. Stoi. Na parkingu. Jak zwykle spotkałem się z Antkiem i teraz zaprezentował mi swój prywatny samochód. Halo! I teraz zaprezentował mi swój prywatny samochód, czyli Citroena BX-a, czyli to cudo. Znaczy tam cudo zaraz. Ten samochód. Jak szukałem samochodu, no to miałem wcześniej Fiata Punto, 2000 rok, silnik 1.2, więc zależało mi na czymś, żeby było no, w podobnych kosztach serwisowych, żeby to nie stanowiło problemu. Tak do 6500. Fajnie by było, jakby była klima, ABS. I kupiłem Citroena BX-a za 8500. Brawo, brawo. Antek, czym się wyróżnia BX? Zawieszeniem, pokaż. Hydropneumatycznym, no to jest wspaniałe, że jak mamy taką sytuację jak teraz, czyli nie ma w nim ciśnienia, to on jest po prostu perfekcyjnie resorującym samochodem w stylu amerykańskim. Czyli generalnie są pewne rzeczy, których w środku robić nie można. Nie no, można, tylko trzeba napompować ciśnienie w zawieszeniu. Wiem, zawsze trzeba napompować ciśnienie. Przed ruszeniem na przykład, albo przed pewnymi rzeczami. Tak, i tu trzeba podwójnie wtedy pompować. Tak, na najwyższe, żeby było sztywne, tak. I się nie bujało. Citroen BX jako klasyk. Pokaż, jak wygląda bagażnik w tymże klasyku. Wszystko oryginalne oczywiście. Trzeba powoli podnosić, bo no, że to jest francuski samochód, to części są ciężkie do dostania. Jedną z części, której praktycznie nie ma w naturze, to są popychacze. O, i tu się siłowniczki w sensie. Matko, do ciebie, a co to jest w środku? To jest... oryginalne, niefabryczne nagłośnienie do Fiata Cinquecento, czyli pierwszego samochodu poprzedniego właściciela, które przeszło potem do drugiego samochodu pierwszego właściciela, znaczy poprzedniego właściciela BX-a, pierwszego właściciela w Polsce, tak powiedzmy, czyli BX-a, ale że tamten BX był w tragicznym stanie, był zajechany strasznie i naprawa go naprawdę nie miała sensu, to kupił kolejnego. I nagłośnienie zlądowało tu. Wspaniała historia dwóch głośników, Antek. Po prostu nikt tak jak ty nie potrafi tak długo opowiadać historię o dwóch głośnikach. A to jeszcze nie koniec, bo jeszcze jest zmieniarka płyt, w środku są kasety. Zmieniarka jest fajna, też stuningowana. Ma magnesik, bo się otwierała. Mogę pokazać, bo zaraz ją wysuniemy. Czyli generalnie przyjechałem do ciebie, żebyś mi pokazał wyjątkowy samochód z 88 roku, a ty mi pokazujesz płyty. Płyty CD. Tak? Czego nie rozumiesz? Uważajcie na tego człowieka, bo jak przyjedziecie kiedyś do niego, żeby wam pokazał swój wyjątkowy samochód, to stracicie tylko czas. Nie. Dobra, Antoni... Z rzeczy typowych dla tego samochodu, jak już muszę, no to zobacz, że przez to, że to jest hydropneumatyka i całe zawieszenie jest no, praktycznie pod podłogą, no to tu jest płasko, tu nie ma żadnych wystających... Ale w Hyundai'u Bayonie też jest płasko. Dobra, to jest wysokie, nie twarde, trzeba... w ogóle do niczego, plastikowe gówno. Dobrze, skoro to jest wysokie, płaskie, to chodźcie teraz do środka, odpalimy ten samochód, bo tak się składa takim dziwnym trafem, że kluczyki do tego wozidła mam ja. Szanowni Państwo, skądinąd już kiedyś byłem w tym aucie, więc je teraz odpalimy. Zagadał. I teraz chciałbym wam pokazać, jak wygląda regulacja tego zawieszenia tutaj. Tu jest gujga, gajga. I się sprzęgło muszę wcisnąć? Nie. Aha, czyli po prostu. Tak. Po prostu sobie robię tak. Dobra. I teraz możemy wyjść.
i zobaczcie, co się dzieje. Co jest robione. Nic się nie dzieje. No zobacz, to się podnosi. Ja wiem, to mój samochód. No, powiem ci, że ze wszystkich samochodów, którymi do tej pory z tobą jeździłem, ten jest najbardziej interesujący. Ja wiem. Nie, przypadkowo go kupiłem. Antoni, ile on ma koni? Całe 55. Bo to jest silnik w ogóle, którego tu nie powinno być w teorii. Bo? Bo to jest silnik 1.4, tak zwany leżak. On jest pod kątem 90 stopni. I on sobie, no jak sama nazwa wskazuje, leży tam pod maską, przez co jest bardzo dużo miejsca w ogóle pod maską. I część rzeczy jest dużo wygodniejsza operacyjnie, na przykład wymiana filtra oleju, który sterczy pionowo w górę z silnika. Ale są też rzeczy takie jak wymiana świec, która wymaga trzech stawów w łokciu. No ale one były wycofane, silniki, leżaki po lifcie, bo one pochodziły pierwotnie z Renault 14, czyli to są głębokie lata 70. To jest 88 rok, ale w wersji zubożonej na Austrii i Szwajcarii, która powstała tylko po to, żeby obniżyć podatki dla całej marki, no to one trafiły właśnie w tej formie tutaj pod maskę z dodanym katalizatorem i z 62 koni zrobiło się 55. Ciężko w ogóle znaleźć cokolwiek o tej wersji. Ja informacje nie znalazłem dopiero w książce, którą niedawno zanabyłem. Drogą kupna. Ale powiem ci, że w tym samochodzie ani konia więcej nie potrzeba. On jest dokładnie do takiej jazdy, gdzie naprawdę wywalasz się na tym fotelu, no nawet przez brak możliwości regulacji kolumny kierowniczej, gdzie ta kierownica jest ogromna, bo nie ma wspomagania, to ja nie jestem w stanie jej trzymać tak poprawnie, tylko muszę ją trzymać tak, będąc trochę wywalony. To samo mówiłem w Polonezie, ale jednak tutaj to... Tylko Polonez regulacji kierownicy miał, aczkolwiek niesprawną. Jak to Polonez? Polecam każdemu, żeby się kiedyś przejechał właśnie jakimś starym Francuzem, bo to auto płynie. Ale to konkretnie ono... trzeba by było hydropneumatyką, bo to tak. Jest zupełnie inna specyfika pracy zawieszenia, przez to, że w nim nie ma żadnej sprężyny, ani żadnego elementu metalowego resorującego, bo całość resorowania odbywa się na różnicy ciśnień płynu hydraulicznego i powietrza w systemie. Ten samochód, no naprawdę jakbyście statkiem jechali. On po prostu w taki sposób właśnie płynie. Niesamowity tak. Samochód. To jest fajne, że po dużym wyboju nie masz tak, że ci wybierze tę dziurę i trzaśnie, tylko ty tę dziurę poczujesz, ale poczujesz ją w taki sposób, że auto zacznie lekko tak, bujać, że ona tak falować. Właśnie przepłynie przez ten. Tak. To poczekaj. Inaczej trzeba. Teraz mnie nie nagrywaj, teraz scenariusz ci będę opowiadał. Antek mi właśnie zdradził swój sprytny plan. Będziemy nagrywać, jak Bakes z najniższego położenia idzie na najwyższy, żebyście zobaczyli cały zakres tego zawieszenia, bo on ma dwie wysokości zawieszenia dostosowane do jazdy, niższą i wyższą, wow. I ma jeszcze najniższą, gdzie jest totalnie spuszczone całe ciśnienie z układu, żeby móc to serwisować, oraz najwyższą, żeby móc tam zobaczyć, czy kuny ci przewodów nie zżarły, czy czegoś pod spodem, albo po prostu, żeby tam łatwiej wejść pod spód. Nie wiem, po co ktoś miałby wchodzić pod tego Citroena. No. Tak wygląda człowiek niestabilny psychicznie. Dobra, i teraz jest to najniższe zawieszenie. Samochód zaczyna się podnosić od tak zwanej dupy strony. Jak zresztą to doskonale widzicie. Obrzydliwe. No i widzicie, że faktycznie idzie ku górze. Ja mam wrażenie, powiem wam, kochani. A co się stało? Ja go zgasiłem. A czemu? No bo na tym nastawieniu nie straci ciśnienia, co będzie tak stało. A miał iść na samą górę? No już jest. Aha, to jest sama góra. No dobra. Słuchajcie, mam troszeczkę wrażenie, że to podnoszenie auta jest trochę a tak nie, jak... jeszcze jeden z szczebel. Mam trochę wrażenie, że to podnoszenie samochodu jest trochę takie jak system kamer 360 stopni czy automatyczne parkowanie. Że wiecie, kupujecie takie auto i mówicie znajomym, ej patrzcie jakie mam. Podnosicie i generalnie tyle z tego pożytku, żeby pokazać jaki gadżet. No i teraz tak wygląda BX podniesiony na maksa. Jantek, do czego to służy? Ja się nie zgodzę z tobą, że to jest niepraktyczne, bo myślałem, że to jest tylko bajer, bo to też jest dodatek do samej hydropneumatyki.
Natomiast okazało się, że to jest zasadniczo całkiem przyjemne, praktyczne i przydatne, bo no niemal codziennie z tego korzystam. No ale jak w jakich sytuacjach? No, wjeżdżam sobie na wieś do siebie, zatrzymuję się na chwilę, na przykład na jakimś czerwonym, gdzie wiem, że za chwilę będzie gorsza droga, podnoszę o jeden stopień do tej jazdy przez gorszy teren i faktycznie jest to bardzo przydatne. Wiesz co, wygląda mi to trochę na takie naciągane mówienie, tak samo jak tryby terenowe w SUV-ach. Tylko tryb terenowy w SUV-ach, no co ci zmienia? No troszkę przekładnie, troszkę tam 4x4 ci wejdzie, a tutaj faktycznie masz większy prześwit i niską masę, i niski moment obrotowy, który akurat tutaj nie pomaga, ale do przejechania przez dziury, zwłaszcza w taką pogodę jak teraz, gdzie mamy straszne dziury na drogach polnych, to ja do mojej dziewczyny no, muszę przejechać przez kawałek lasu. Żebyście nie myśleli, na dziewczynę. Co ciekawe, maska w tym samochodzie jest z pięknego materiału, jakim jest? Plastik bombastik. Plastik bombastik. Na całe szczęście mamy latarkę ze sprężynką. Jaką latarkę? Z magnesikiem. Z magnesikiem, niestety się tu nie przyczepi, ale z takich rzeczy typowych, przez to, że maska jest plastikowa, mamy kratkę, która całe napięcie, jakie tutaj się statyczne osadza na plastiku, no kojarzycie to takie pstryknięcie, nie, jak się natrzecie wełnianym kocem. Wiesz, ja mam ogrzewanie w domu. To tutaj, żeby taka iskierka nie przeskoczyła na gaźnik, to macie to. Tu jest uziemienie i to nam zapobiega generalnie pożarowi. To jest gaźnik, tutaj filtr oleju, silnik jak widać położony na płasko. No i to są te sfery, które odpowiadają za całe działanie zawieszenia, bo w nich jest membrana, która rozdziela... A nie membrana? Ja myślałem, że to się mówi membrana, jak byłem mały. No membrana. Ale by, jak baran, membrana. Sam jesteś i potem się zdziwiłem, że to jest membrana, a nie membrana. No, tutaj mamy główny zbiornik płynu LHM, czyli hydraulicznego. No i fajna rzecz, że mamy... Piszcie w komentarzach, się to ciekawe ciekawostki są. To są bardzo ciekawe ciekawostki. No i tutaj mamy dwa zbiorniczki osobne płynu do spryskiwacza na przednią szybę i na tylną. Co ty gadasz? No. Naprawdę? A to dość popularne było w starych autach. Pierwsza Omega... A co to jest tu? Co to jest za... schowek, przepraszam, na jakieś oleje. To jest bardzo dobre miejsce. W dużym Fiacie dosłownie tak samo wszyscy wykorzystywali te półeczka, ale, na części zamienne. Ale faktycznie, ale tutaj jest tyle miejsca, co w bagażniku w Cinquecento. Nawet więcej. Szanowni Państwo, przy tej wspaniałej mównicy można zakończyć ten odcinek. Trochę ci tu dach porysuję. Także cóż, jest dobrze, a będzie tylko lepiej. Dziękuję bardzo. Tak, moja racja jest najmojsza. No cóż, Antek, cieszę się, że kupiłeś sobie jakiś samochód. Smutno mi, że nadal źle mówisz o mojej Corsie. Ja bym chciał kiedyś, szczerze mówiąc, i to mówię teraz tutaj przy wszystkich, żebyśmy nagrali, ale w odwrotnej układzie, czyli żebym to ja był na twoim miejscu, a ty na moim, i żebym ja ci zaprezentował zalety mojej Corsy. Ale po co? A żeby była komedia, no słuchaj. To bardziej komediodramat. Dobra, ale umówieni? No, z rękawiczką, ale... Dokładnie. I tak to jest. Kończymy odcinek, a ten człowiek musi polerować ten samochód, bo jest w tak okropnym stanie. Jak okropny? Jest piękny. Czy ja bym dobrze wyglądał w kapeluszu? Ja, absolutnie. Dziękuję bardzo. Żegnam.